Materiały w Sketchupie to dość złożona sprawa. Kwestią odpowiedniego ustawiania tych materiałów i korzystania z materiałów V-Ray jest zdanie sobie sprawy z połączenia jakie jest w kwestii materiałów pomiędzy Sketchupem a V-Rayem. W Sketchupie znamy podstawowy podział na materiały, które są po prostu albo kolorem, albo teksturą. Wykorzystującą jakiś zewnętrzny zapisany plik. W Wireju, jeśli włączymy sobie teraz Asset Editor i rozwiniemy w prawą stronę tą ramkę, mamy podobny system. Z tym, że materiały, które mają kolor, mają też dodatkowe atrybuty, w tym przypadku refleks. Ale może to też być na przykład bump, mapa bump, która jest już jakimś złożonym przekształceniem typu smoke. Gdybym teraz dla tego aluminium bumpy włączył te oczko, czyli podświetlił to, co znajduje się w tym miejscu, to SketchUp dodałby mi pewną dodatkową teksturę, teksturę pomocniczą. Zobaczcie dla aluminium bumpy. Znajdźmy sobie obiekt, który wykorzystuje. Tego typu materiał, na przykład ta kawiarka, zobaczcie, to jest właśnie aluminium Bumpy, która pokazuje nam, że możemy sobie pomiędzy tymi elementami przeklikiwać. Jeśli na przykład wybiorę bez podglądu, to przywróci mi ten szary kolor. Musimy więc mieć na uwadze, że to co wcześniej widzieliśmy na naszych hokerach, to nie jakiś dziwny materiał, a po prostu pomocniczy materiał v -raya. W przypadku hokerów z kolei, sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo jeśli spróbujemy sobie ten materiał, to okaże się, że w ogóle ten materiał proxy to tak zwany multimateriał. Materiał, który korzysta z szeregu Innych materiałów. No i zobaczcie, sprawa się dosyć mocno komplikuje. A dodajmy do tego jeszcze fakt, że wiele modeli z 3D Warehouse zostało stworzone i udostępnione jeszcze długo przed tym, jak pojawiła się trzecia generacja v -raya. Trzecia generacja v wprowadziła wiele zmian nie tylko w interfejsie, ale w ogóle w sposobie ustawiania tych materiałów. Teraz korzystamy głównie z materiału V-Ray BRDF i dodając nawet taki podstawowy generic, zupełnie domyślny materiał, od razu ten materiał, zobaczcie, generic ma wartość V-Ray BRDF. W SketchUpie oczywiście te materiały są inne, no ale jeśli na przykład porównamy sobie chociażby ten materiał typu generic z materiałem e, takiej siatki metalowej, która prawdopodobnie jest gdzieś w pobranym piekarniku albo w innym jakimś urządzeniu kuchennym z 3D Warehouse, okaże się, że e, ten materiał ma, zobaczcie, tylko tą funkcję diffuse. Dla aluminium Bumpy będzie to wiry BRDF. Czym te materiały się od siebie różnią? Zobaczcie w tym na przykład panelu, prawdopodobnie również materiale znajdującym się w piekarniku, mamy już kolejne elementy, diffuse i reflection. Z kolei w na przykład chrome polished, ten reflection i refraction będą domyślnie od razu w v BRDF. Trzeba więc być uczulonym na to, że do tych różnych materiałów, do tego podstawowego, tego naszego generic z trzeciej generacji v będziemy zupełnie inaczej dodawać Pewne wartości niż do tych materiałów poprzednich, w których trzeba wybierać z dodatkowych warstw, na przykład reflection, refraction czy inne wartości diffuse. Oczywiście idealną sytuacją jest, gdy wszystkie materiały, z których korzystamy, to materiały V-Ray BRDF. Te materiały są dużo szybciej przetwarzane przez SketchUp'a, dużo łatwiej on sobie z nimi radzi. Dużo większą kontrolę mamy w ich zakresie. Mamy chociażby w ustawieniach Reflection nową funkcję Microfacet GTR, która jest dokładniejszym odbijaniem tych refleksów, bardziej naturalnym, łatwiej o fotorealistyczny efekt. Dlatego raczej powinniśmy dążyć do tego, aby te materiały były takimi typowymi genericami v BRDF. No nie zawsze jest jednak na to czas, żeby wszystkie materiały zamieniać teraz na nowej generacji. Szczególnie jeśli pobieramy jakiś e, obiekt, który przecież już ma dobrze nałożoną teksturę, tak jak na przykład ta mięta. Ciężko byłoby mi teraz zmienić tą miętę na v BRDF. Dlatego trzeba sobie też umieć poradzić z tymi starszymi materiałami. I w tym rozdziale e, pracując po kolei z każdym materiałem, przez te refleksujące Bardziej matowe, o właściwościach zupełnie gładkich i o jakiejś fakturze w strukturze, nauczymy się od początku tworzyć każdy z nich. A zaczniemy od naszych kuchennych szafek.